Oto trzy miejsca, gdzie można ukryć komiks i numer trzeci będzie najbardziej ciekawy. Numer jeden to jest najzwyczajny w świecie wpieprzenie go pod materac. Numer drugi to jest bardziej zaawansowana technika polegająca na tym, że bierzesz sobie torbę na rzeczy, które masz, szczególnie jak jesteś po prostu w innym mieście, kraju, kontynencie, planecie, czy gdzie tam właśnie wy tam chcecie być. Bierzecie, wpierdlacie na swoje łóżko, ładujecie tam ten swój, wasz komiks, obtaczacie to swoimi ubraniami, tylko pamiętajcie, czystymi. I wpieprzacie do szafy i nikt nawet na to uwagi już nie zwróci. No a trzeci sposób już wymaga bardziej zaawansowanej techniki. Musicie mieć coś takiego, taki fajny wynalazek w męskiej toalecie, na przykład jak okno życia. W sensie, sorry, różową skrzyneczkę. Czerwona skrzynka. Może kiedyś zrealizujemy taki pomysł. Wracając, różową skrzyneczkę, bierzecie sobie wasz komiks, idziecie tam, otwieracie, chowacie. Zamykać tylko oczywiście już po tym, kiedy zrobi się boom, że w męskim kiblu coś takiego jest, żeby nikt tam nie otwierał. I jest elegancko, możecie sobie tego przeczekać. Tylko jak tam wziąć, żeby być niezauważonym? Możecie owinąć to w sumie w ręcznik, kiedy idziecie pierwszy raz jeszcze się myć. Tup, 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 tup na dół. Otwieracie, chowacie i jest elegancko.